Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zipek Mówi. 14 osób, przepraszam, przed nami. I słuchajcie, zapytam najpierw pierwszą ważną rzecz. Czy wszyscy mnie dobrze słuchają? Więc, uwaga, Zipek Mówi, niech każdy, kto mnie słyszy, kucnie w tym momencie. A ty dlaczego? Zaraz, chwila, moment. O, właśnie, ty. Dlaczego ty zszedłeś w ogóle z tego bloczka? Nie było takiego polecenia chyba, nie? Nie kuca, halo? Panie, czemu nie kucasz? Było polecenie, Zipek mówi kucnij. Okej, Zipek mówi podskocz. Okej, zrób emotkę. Oj, nie dobrze, nie było, Zipek mówi, stary. Dobra, trudno, daruję ci ten jeden raz i słuchaj. Dlatego, że jeszcze nie podałem wszystkich zasad, jakie są. Mianowicie, będę wam mówił różne komendy, które macie robić. Jeżeli powiem Zipek mówi, to w takiej sytuacji tylko i wyłącznie robicie. Jeżeli nie powiem Zipek mówi, to jej nie wykonujecie, bo inaczej czeka was kulka w łeb. I słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ zwycięzca dzisiejszego Zipek mówi dostanie ode mnie 1000 zł. Także jest o co grać, a wszystko dzięki, słuchajcie, nowej kolekcji książek Fortnite. Ponieważ jak dobrze pamiętacie, raz już pokazywałem wam książkę Fortnite'a. Były to te książki i okazało się, że naprawdę wam się spodobały, dlatego mamy nową kolekcję zupełnie. Mianowicie Fortnite stroje, Fortnite jak rysować oraz kalendarz na rok 2020. Osztosie, to jest kozackie. Zaraz leci na ścianę. Ulala. Także po kolei w każdej książce znajdziecie zupełnie coś innego dla siebie. Mianowicie, w oficjalnym przewodniku Fortnite stroje znajdziecie wszystkie informacje o strojach w Fortnite od 1. sezonu do 7. Każdy skin macie tutaj pięknie pokazany i opisany, jak go zdobyć, jaką ma klasę rzadkości i tak dalej. Mega fajna sprawa do kolekcji. I wszystkie te rzeczy możecie dorwać, słuchajcie, w Empiku, jak i w świecie książki. I jeżeli chcecie, to zobaczcie sobie je w linku podanym poniżej, a my lecimy i wyłonimy zwycięzcę dzisiejszego odcinka. Także zaczynamy grę w Zipek Mówi. Zipek Mówi, wstańcie. Najpierw wstańcie, okej? Spokojnie, na razie wstańcie sobie, żebyście musieli kucać, nie trzymali tego palca, pewnie was boli. Dobra, Zipek Mówi, czy macie kod w sklepie Zipek w ogóle? Jeżeli macie, to Zipek Mówi, kucnijcie. Bo jestem ciekaw, ile osób jeszcze wpisuje mój kod. Okej. Wszyscy wpisują? Okej, to dziękuję wam, bardzo dobra. I możemy zacząć już gierkę, także chodźcie wszyscy tutaj na schody, ustawcie się przed schodami. Oj. Słuchajcie, co ja mam z nim zrobić? Powiedzcie mi, co ja mam z nim zrobić, jak on mnie nie słucha już na pierwszym pytaniu, no. Co mam z nim zrobić? Dobra, zapytam kilku osób. Słuchaj, mam nadzieję, że będziesz miał teraz szczęście. Zipek mówi, jeżeli uważacie, że powinien zginąć, bo źle wykonał zadanie, to zejdźcie ze swojego bloczka. Zipek mówi, zejdźcie ze swojego bloczka, jeżeli uważacie, tak? Ale jeżeli nie uważacie, to Zipek mówi, nie musicie. To wtedy on przeżywa, okej? Zobaczymy. Dobra, jedna osoba, dwie osoby zeszły. Trzy osoby zeszły. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przykro mi bardzo, ale no zasady to zasady. Taka jest prawda, no niestety nie posłuchałeś się. O, ty nie trafiłeś. Przykro mi, Winiowski, przepraszam, że musiałem to zrobić, ale słuchaj, musisz mnie słuchać lepiej. Ach, dobra, zaczynamy teraz na poważnie. Zipek mówi, wszyscy ustawcie się tutaj pod schodami. No więc teraz zobaczymy sobie parę rzeczy. Rozdzielimy was na parę grupek, więc tak, Zipek mówi, osoby, które mają świąteczny skin, niech wejdą na górę. Tak, dobrze. O, ty też masz świąteczny. No, ty też możesz. Czy ktoś ma jeszcze świąteczny? Halo, czy ty... Nie, ty nie masz, ty nie masz. Ty też nie masz. Ty trochę... Nie, ty nie masz. Dobra, kolejną grupkę zrobimy i to będzie grupka z niebieskimi strojami. Więc uwaga. Osoby, które mają niebieskie stroje, niech staną w tym miejscu. No. Słuchaj, a było Zipek mówi? Czemu wykonywałeś zadanie, jak nie było Zipek mówi? Jezu, ja nie chcę was tak szybko eliminować, no. Naprawdę nie chciałem tego robić. Jeszcze nawet do żadnej konkurencji nie doszliśmy. Ach, niestety, przepraszam, Bak, ale nie słuchałeś dobrze. Dobra, Zipek mówi, chodźcie wszyscy na górę. Więc słuchajcie, przed wami jest konkurencja, wyścig. Zipek mówi, jak strzelę z digla, to wchodzicie do tego miejsca, o tutaj. Możecie stanąć już teraz sobie na tej linii i musicie przejść cały tor aż do samego końca. Osoba, która jako ostatnia przejdzie przez linię mety, zginie niestety i przegra i zostanie wyeliminowana i w ogóle nie będzie już więcej na Zipek mówi. Więc uwaga, jesteście gotowi? Uwaga, dobra, nie będę robił podpuch, bo pewnie by wyeliminował za dużo osób. Zipek mówi, start! Start, go! I słuchajcie, ten tor nie jest taki prosty,
Ale możecie dobrze go wykorzystać, żeby było, żeby jeszcze lepiej działało dla was. Uwaga, uwaga, na razie wszyscy idą, dobra. Czemu nikt nie dotyka tych... Słuchajcie, one by wam dały przyspieszenie, te niebieskie krążki. Ale okej, okay. Wszyscy przeszli normalnie. Okej, przychodzą. Uwaga, uwaga, czy ostatnia osoba już jest widoczna? O nie, to będzie ostatni? Czy to są wszyscy? Trzeba sprawdzić, czy to są wszyscy. Poczekajcie chwilę. Zipek mówi, bezruch macie. Okej, tutaj nikogo nie ma. Może tu już wszyscy rzeczywiście? Chyba wygląda na to, że tak. Więc niestety, ale Renifer. Byłeś ostatni. Jest mi bardziej co przykro, ale muszę strzelić w twój czerwony nosy. Chcesz się pożegnać z innymi? Proszę, śmiało, śmiało, możesz się pożegnać. Żartowałem! Chodźcie za mną. Chodźcie za mną do kolejnej konkurencji. Zipek mówi, chodźcie za mną do kolejnej konkurencji. Zipek mówi, witam w konkurencji kolorki. Jeżeli oglądacie dużo na moim kanale, Zipek mówi, albo oglądaliście, to wiecie, o co chodzi. Mianowicie, już za chwilę wybierzecie sobie jeden bloczek. Na jednym bloczku może być tylko jedna osoba. Ja natomiast będę losował balony. Jeżeli wylosuję balon, na którym stoicie, to możliwe, że coś się wydarzy z wami niedobrego, więc lepiej, żebyście nie mieli złego bloczka. Więc uwaga, Zipek mówi... Zipek mówi i jeszcze nic nie powiedziałem nawet. Zipek mówi... Kucnijcie! O, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Okej, tutaj ja widziałem, że ty chciałeś już skakiwać. Byłeś blisko, oj, co ja powinienem... Dobra, nie, masz szczęście. Dobra, Zipek mówi, wybierzcie sobie klocek, jeden. Dobra, okej, Zipek mówi, bezruch. W tym momencie wszyscy macie bezruch, a ja będę losował balon. I miejcie nadzieję, że słuchajcie, nie wylosuję żadnego z was. Więc uwaga, 3, 2, 1 i... Zielony! Mamy zielony! Słuchajcie, dwie osoby, które stoją na zielonym, zapraszam. Zapraszam, chodźcie, chodźcie. Ojej, dobra, poprawi się. Dobra, Zipek mówi, chodźcie, stańcie w tym miejscu. Zipek mówi, czeka... Ty nie byłeś na zielonym. Dobra. Przed wami konkurencja na śmierć i życie, więc najpierw pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to poczęstuję was jog-jagiem. Niech poczęstuj się jog-jagiem, następnie oddaj koledze, niech on się poczęstuje i niech odda mi jog-jaga. Słuchajcie, będziecie walczyć na kill-offy, na śmierć i życie. Ten, kto przeżyje, oczywiście przychodzi do kolejnej konkurencji, a ten, kto zginie, jest wyeliminowany. Niestety, przykro mi bardzo. Natomiast my wszyscy tutaj będziemy im kibicować, więc możemy tutaj gwizdać, robić co chcemy. Więc spoko, od teraz, słuchajcie, macie wolną rękę, możecie łazić sobie i tak dalej, okej? Okay? Więc zejdźcie sobie z bloczku. Dobra, Zipek mówi, od teraz macie wolną rękę. Zipek mówi, daj jog-jaga, dobra. I proszę bardzo. Zipek mówi, ty ustaw się z tamtej strony drzwi, a ty ustaw się z drugiej strony. No to co? Jak myślicie, kto wygra? Zipek mówi, jeżeli uważacie, że wygra świąteczny skin, to stańcie tutaj. A jeżeli uważacie, że drugi, to stańcie tutaj. A, nie chcecie głosować. Nie głosujecie. No dobra, to jak nie głosujecie, to nie. Dobra. Zipek mówi, uwaga! Zipek mówi, walczcie! Walczcie, go, wchodźcie i walczcie na kill-offy! Co tu się wydarzy? Chodźcie jak chcecie, Zipek mówi, chodźcie, jeżeli chcecie zobaczyć z bliska. Uwaga, kto to wygra? Czy świąteczny skin? O! Igor, gratulacje, Igor, chodź. Zipek mówi, chodź tutaj. Dobra, mamy zwycięzcę, kolejna osoba wyeliminowana, więc przechodzimy do kolejnej konkurencji. Zipek mówi, chodźcie za mną. Także otwórzcie skrzynkę. Okej, wydaje mi się, że już zostały same dobre osoby. Nie było oczywiście komendy, więc bardzo dobrze wszyscy wykonali zadanie. Zipek mówi, otwieram skrzynkę. O, ale. Zaraz. Kto ma krzaka? Dobrze, Zipek mówi, wstań tutaj. Kto ma jeszcze krzaka? Kto ma jeszcze krzaka? Ty nie masz krzaka, a ty masz krzaka? Ty masz krzaka? Ty masz krzaka? To czemu nie sta... Dobra, Zipek mówi, stań tutaj. Okej, czy ktoś jeszcze ma krzaka? Nie, nikt nie ma. Bardzo dobrze. Słuchajcie, nie było polecenia, żebyście wzięli krzaki. Okej? Więc muszę wyeliminować jedną osobę z was. Przykro mi bardzo. Zobaczymy, kto z was lepiej słucha. Więc uwaga. Zipek mówi, podskoczcie. Kucnij. Zipek mówi, zrób emotkę. Zipek mówi, kucnij. Zipek mówi, wstań. Kurde, ciężko z wami. Zipek mówi, kucnij. Podskocz. Kurde, nie dam rady. Dobra. Słuchajcie, także zrobimy... Chcecie zagrać to w konkurencję, czy chcecie przejść od razu do kolejnej? Nie chcecie, bo to jest chowany. Okej. Więc uwaga, Zipek mówi, cała reszta niech się ustawi już do kolejnej konkurencji. A wy, skoro tak bardzo lubicie krzaczki i lubicie tą konkurencję chowanego, no to Zipek mówi, wchodzicie tutaj na arenę, ja się odwracam, liczę do 10, jak skoczy liczyć, będę strzelał po krzakach. I mam nadzieję, że się dobrze schowacie. Uwaga, odwracam się i macie 10 sekund na schowanie się. 3, 4, go! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10! Okej, ładnie, wszyscy się ładnie schowali. Gdzie wy możecie być, słuchajcie?
Od teraz będę strzelał, dopóki nie zabiję jednej osoby. Macie pecha. Tak to chciałem zrobić, tylko 3 strzały, ale jako, że jesteście tacy szybcy i chcecie tak bardzo tą konkurencję, no to przykro mi bardzo. Uwaga. Czy jesteś może w tym krzaku? O, nie ma. Uwaga, czy jesteś w tym krzaku? Fraggers! Niestety przegrał. Zipek mówi, wyjdź z krzaka. O, ta był schowany. Dobre. Dobre, bo był jeszcze za jednym krzakiem. Zipek mówi, chodź tutaj. Gratulacje, wygrałeś, przechodzisz do kolejnej konkurencji. No i teraz mamy, słuchajcie, fajną mega konkurencję. Zipek mówi, chodźcie tutaj i ja wam zaprezentuję, jak działa ta konkurencja. I za chwilę będę kazał wam po kolei, jeden za drugim, skakać na tą oto maszynę z tego miejsca, w którym ja teraz stoję, z tej rampy. Nie możecie z dołu, nie możecie w inny sposób. Waszym zadaniem jest, żeby skoczyć na to w taki sposób, żeby was wyrzuciło jak najdalej. Osoba, która będzie jak najbliżej, czyli na przykład na czerwonym polu, albo nawet w ogóle może będziecie tutaj, na tym polu, no to zginie. Okej? Okay? Zrozumiano? No i lecimy po kolei. Zipek mówi, skacz jako pierwszy. Uwaga, zobaczymy jak ci pójdzie i... ładnie, muszę przyznać, że ładnie. Zipek mówi, kolejna osoba, proszę bardzo. Ciekawe, czy tobie lepiej pójdzie, czy gorzej? Oj, troszkę gorzej, ale może będzie ktoś, kto będzie jeszcze gorzej. Pani w kruczowym stroju. O! Lala. Ej, w ogóle, czekajcie, chwilkę. Ja jestem ciekaw wręcz, jak się nazywa ten strój. To jest plaga z sezonu 6, okej, okay, epicki skin. Fajnie, fajnie. Dobra, Zipek mówi, kolejna osoba, dawaj. Uwaga, co tu się stanie i... O! Oj, oj, czy ty zrobiłeś krok do przodu? No dobrze, dobrze, tyle mogę ci dać, okej. Okay. Też tak mi się wydawało, że zrobiłeś większy ten krok, ale dobra, darujmy sobie. Dobra, kolejna osoba, proszę. O ja, było tak blisko, było tak blisko. Zimek mówi, dawaj, kolejna osoba. Tyle czekałem na to, żeby to zrobić. Siedzi, ale słuchaj, nie tak jesteś na końcu, więc jest dobrze. Zimek mówi, kolejna osoba, proszę bardzo. Oj, zostały tylko 3 osoby, więc musisz... trzymaj kciuki, żebyś nie był ostatni. Uwaga, i go! Okej. Okay. Zipek mówi, ikonik, dawaj. Uwaga, czy tutaj... Oj, ale pechowo, słuchaj, jesteś jak na razie ostatni. Teraz pytanie, czy osoba, która ma takiego skina nawet samego jak ty, czy poleci też tak słabo jak ty? Zipek mówi, dawaj, skacz. O nie! O nie, jest mi tak przykro, ale jesteś ostatni. Mogę cię prosić, żebyś nie patrzył w moje oczy, kiedy to zrobię? Zipek mówi... Nie, Zipek mówi... Bez ruch. Oh, gratuluję wszystkim pozostałym. Zipek mówi, chodźcie za mną. I mamy kolejną, słuchajcie, tutaj fajną konkurencję, ponieważ jest to konkurencja Smoke. Więc proszę bardzo, weźcie sobie każdy po granacie. O, same prosy zostały. Zipek mówi, niech każdy weźmie po granacie. Okej, spoko, możecie sobie wziąć na spokojnie. Niech każdy ma swój granat. Zipek mówi, jeżeli macie granat, to wejdźcie tutaj do żółtego pola. Jest to konkurencja, w której musicie się chować i biegać dookoła i unikać moich strzałów. Więc zginie tutaj jedna osoba, będę strzelał 3 razy z digla, a następnie 1 raz tylko z tej oto broni. Jeżeli przeżyjecie, no to gratulacje, przechodzicie dalej. Ale zanim, słuchajcie, mogę wam też mówić różne komendy, więc uwaga. Zipek mówi, bezruch. Zipek mówi, rzucajcie granaty wokół... No, rzucajcie tam granaty. Jak najwięcej, jak najbardziej potraficie. Żeby tam zasmokować na maksa. Okej. Okay. Zipek mówi, biegajcie dookoła. Wszyscy biegają dookoła. I Zipek mówi, bezruch. Okej. Wszyscy ładnie. Dobra, okej. W porządku. Dobra, okej. Chciałem sprawdzić po prostu, czy dobrze wszyscy wykonują zadania. Zipek mówi, wszyscy możemy chodzić tylko i wyłącznie w żółtym polu i rzucamy granaty także tylko w żółte pole. Nie wychodzimy poza granicę. Uwaga, Zipek mówi, czas start. I strzelam znowu z digla. Uwaga. Pierwszy strzał. Drugi strzał. Trzeci. Oj, ktoś dostał. Zipek mówi, chodźcie za mną. I kolejna konkurencja, słuchajcie, to jest konkurencja Impuls, czyli mianowicie Zipek mówi, niech każdy weźmie sobie po Impulsie i niech i stwórzcie ładną linię, ponieważ będziecie wystrzeliwać i dokładnie ta sama zasada, co na tamtej konkurencji, kto jest bliżej, przegrywa. Lecimy po kolei, Zipek mówi, ty jako pierwszy, czas start, nie możesz wychodzić poza białe pole. Okej, okay. Ładnie, dobra, Zipek mówi, kolejna osoba, go. Oj, to było... Ej. Zrobiłeś krok do przodu, czy nie? Nie wiadomo, czekajcie. Możliwe, że nie, możliwe, że tak jest zawsze. Zipek mówi, kolejna osoba. Ikonik, wierzę w ciebie. Ładnie. Zipek mówi, kolejna osoba.
Plaga. O! Kolejna osoba. Zipek mówi kolejna osoba, go! No powiedziałem, Zipek mówi kolejna osoba! Oj! I co? No i uwaga, chwila prawdy. Zipek mówi, go! Uwaga, zobaczmy co tu się stanie. I... O, niestety, ale miałeś pecha. Niestety, nie udało ci się. Przykro mi bardzo. Ale wam gratuluję oczywiście. Zipek mówi, chodźcie za mną. Słuchajcie, przed wami konkurencja niestety losowa. Przykro mi bardzo, ale musimy zrobić także jedną taką konkurencję, ponieważ nie może być tutaj tylko i wyłącznie za pomocą skilla. Musimy zobaczyć, kto z was ma także szczęście. Więc przed wami 5 pokoi, jeden z nich niestety jest pokojem śmierci, więc uwaga, Zipek mówi, niech każdy z was wybierze sobie jeden pokój, ale niech do niego nie wchodzi, stańcie przed drzwiami. Okej, git. Każdy wybrał sobie pokój, ale jeżeli chcecie zmienić swój pokój, bo na przykład jednak wam się nie podoba, to Zipek mówi, kucnijcie. Czy ktoś z was chce zmienić pokój? Jedna osoba, pamiętajcie, na pewno umrze. Więc tutaj możecie się uratować albo zginąć. Dobra, nikt nie chce zmienić pokoju. Także Zipek mówi, niech każdy wejdzie do swojego pokoju, go! Niestety, ale ten pokój był śmiertelny. Zipek mówi, wyjdźcie ze swoich pokoi. Gratulacje wszystkim osobom, plaga niestety. Miałeś szansę, jakby ja powiedziałem, że możesz zmienić, tak? Dałem możliwość zmiany. Zipek mówi, chodźcie za mną. Więc uwaga, Zipek mówi, chodźcie tutaj. Niech każdy z was wybierze sobie piłkę. Dobra, więc uwaga, Zipek mówi, ty, jako pierwszy. Proszę bardzo, twój pierwszy strzał. Uwaga. I czy trafił? O nie, niestety nie, Zipek mówi chodź, ponieważ czekacie drugi strzał i miejmy nadzieję, że tym razem trafisz, bo jak nie, to możesz mieć bardzo dużo strzałów. Myślę, że dużo osób tutaj trafi za pierwszym razem. Może wskoczysz na piłkę, albo odbijesz ją od ściany. Oj, o, brawo, nie spodziewałem się tego. Dobra, Zipek mówi wracaj na miejsce, brawo, dwa uderzenia, super. Zipek mówi, proszę bardzo, teraz twoja kolej, o, pięknie, brawo, ci bije, widzisz. Zipek mówi, dawaj. O! Za mocno także. Czy tutaj także będą dwa uderzenia? Trzymam kciuki, że będzie za drugim. O nie! Tylko nie to! Uwaga! O nie! Trzecie uderzenie się też nie udało! Czwarte uderzenie się nie udało! Co tu się dzieje? Musisz jakoś lżej to... Piąte. O nie. A few moments later... Brawo, za 12. Gratulacje, brawo. Także, jak widzimy tutaj 12 uderzeń. Ale słuchaj, to nie koniec jakby. Może ktoś jeszcze będzie miał gorzej. Także uwaga, Zipek mówi, twoja kolej. Dawaj. Okej. Uuu, było tak blisko, prawie za pierwszym uderzeniem. Myślałem, że trzeba tak do góry w sumie uderzyć. Ale tutaj widać, wygląda na to, że nawet tak można. No dobra. Okej, drugie uderzenie, gratulacje. Kiepsko, słuchaj. Ostatnia osoba została. Ten jak się już ukrywa na dole. Dobra, Zipek mówi, dawaj, twoja kolej. Oj, to uderzenie takie mizerne trochę było. Oj, drugie uderzenie. Oj, trzecie uderzenie, może się uda. Uwaga. Czwarte. Siódme. Leć z powrotem, bo już jest rozwalona. Dawaj z powrotem po swoją piłkę. 8 uderzeń. Może okaże się, że nawet nie przegrasz. Może będzie więcej niż 12. O, 8 uderzenia. Dobra, gratulacje. Także Zipek mówi niestety, ale nie udało ci się. Miałeś 12 uderzeń jako najwięcej ze wszystkich. Żegnaj. Przykro mi, Kiko. Przed wami konkurencja, która po prostu nazywa się parkour i tutaj wyłoni najlepszą osobę z parkura, więc proszę bardzo, Zipek mówi, wejdźcie na pierwszy bloczek niebieski. Waszym zadaniem jest, żeby dojść na żółty bloczek i przed wami później już tylko jedna konkurencja i wyłonimy zwycięzcę, więc Zipek mówi, uwaga, czas. Start! Start, lećcie. Up! Czemu zszedł? Wszedłeś na ten bloczek i zszedłeś? Pierwszy skok jest najtrudniejszy. Dobrze, tutaj widzę, że już... O, ładnie. Uwaga, czy dojdziesz już na sam koniec? Ostatni skok, było tak blisko. Uwaga, tutaj mamy kolejną osobę, widzę. Ten pierwszy skok jest trudny, wiem o tym, ale dacie radę. Uwaga, dobra. Oj, dacie sobie radę. Uwaga, i ostatni skok, czy pierwszą osobę już będziemy mieli? O, gratulacje! Uwaga, czy będzie druga? O, było tak blisko, ale zobaczcie, jak on leciał szybko. Ale konik niestety.
przykro mi bardzo. Dwie ostatnie osoby. I teraz, słuchajcie, będziecie walczyć na śmierć i życie. Ten, kto zwycięży, wygrywa 1000 złotych, więc proszę bardzo, na razie proszę, żeby się napić, żebyście mieli równe szanse. Zipek mówi, napij się Jogjoga. Uwaga! Przed wami ostateczny pojedynek i mamy finał! Będzie pojedynek na śmierć i życie! I ja nie wiem po prostu kto wygra, ja się strasznie stresuję. Tutaj 1000 złotych do wygrania. Oj, oni się na pewno też okropnie stresują teraz w tym momencie. Więc uwaga, Zipek mówi... Start, go, lećcie, lećcie i kto to zwycięży? Uwaga, chwila prawdy, kto będzie pierwszy w ogóle? Kto pierwszy zdobędzie miecz? O, to jest pytanie. Dwie osoby wyszły? Jedna nie schodzi na dół? Co tu się dzieje? Czemu on nie schodzi na dół? Co się dzieje? Przecież to przegra walką wrednie. Okej. Okay. Jedna osoba ma miecz, ale... Co tu się dzieje? Dlaczego oni nie walczą? Co tu się dzieje? Czekajcie chwilę. Halo, panowie, co się dzieje? Dlaczego nie walczycie? Chcemy podzielić pieniędzmi. No tak. Chcecie po prostu, żeby było 2 zwycięzców, tak? I chcecie, żeby był remis... Tak. 500 i 500. Po 500 złotych, tak? Tak. No dobra, no to wyjątkowo, jako że nagroda była, no to mogę się zgodzić. Także gratulacje. Wygraliście, Zipek mówi. Gratulacje. Gratulacje, macie po 500 złotych oczywiście. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Gratuluję wszystkim oczywiście za wzięcie udziału, bo no, nie było łatwo. Wszystkim gratuluję, że w ogóle wytrwali. Do zobaczenia następnym razem, na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!